taken down. Falls his way to start off the Series 3 Classic. Na scenie głównej odbywa się finał StarCraft 2, pula nagród $400 000. Już za moment dowiemy się, kto uniesie ten puchar. Rywalowi 4-0 i zabiera puchar do domu. Gratulujemy. Spodek wypełniony do ostatniego miejsca, ale nikogo to nie dziwi, ponieważ trwa finał Intel Extreme Masters. Pojedynek na szczycie. Na ten mecz patrzy cały świat. FaZe Clan kontra Fnatic. Grand final, the legendary tournament, the legendary stage. Do you feel the pressure? You feel the support from the fans? Yeah, of course you feel it. I would say like the pressure got us at when we were up 2-1 in maps. Like Mirage is probably our best map, but I think we felt the pressure and we felt that okay, we can actually do this. So I think that made us lose Mirage, to be honest. Okay, and how do you feel? I feel amazing. I'm lost of words. It was so long since I won something, and to do it here in Spodek, it feels simply amazing, and I can't put into words how I feel. All right, thank you very much. Congratulations. It was a great game. Co tutaj się wydarzyło po ekstremalnie wyrównanym pojedynku Intel Extreme Masters? Wygrywa Fnatic. Cóż za mecz, ależ emocje i niesamowita publiczność w katowickim Spodku. Bardzo niechętnie, ale żegnam się już z Wami i M2018 przechodzi do historii.